Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy mówić o cenach nawozów w Polsce i na świecie. W studiu witam Jakuba Czukałę, analityka sektora Food and Agri banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnie miesiące to czas gwałtownych wzrostów cen nawozów w Polsce. Z czego to wynika? Podobnie w przypadku cen surowców rolnych, również tutaj w przypadku nawozów decydującą rolę odgrywają czynniki międzynarodowe. One grają tę pierwszoplanową rolę i obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach zdecydowane wzrosty cen nawozów na skalę globalną, w szczególności na skalę europejską. Tutaj te wzrosty cen były najwyższe, ponieważ te wzrosty cen gazu były najwyższe. Gaz ziemny jest głównym czynnikiem kosztowym produkcji nawozów. Przede wszystkim nawozów azotowych, które to nawozy są tymi najpopularniejszymi w Europie. Ponad 70% nawozów produkowanych w Unii Europejskiej to są właśnie nawozy azotowe. W związku z czym te rosnące ceny gazu, ogółem szerzej środków energii, ale właśnie gazu w szczególności, ponieważ tam mieliśmy wzrosty rzędu 3-4 razy nawet w cen hurtowych na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, to są te główne czynniki, które doprowadziły do tego, że te ceny nawozów są obecnie tak wysokie. Z czego wynikają wzrosty cen gazu w Europie? No tutaj już dużo większą rolę odgrywa rynek energii i te wzrosty cen gazu, które ostatnio widzieliśmy, są związane z jednej strony z tego, że było większe zapotrzebowanie na energię w Europie, przede wszystkim w Europie Zachodniej, bo mieliśmy zimą, całkiem mroźną zimę. Pamiętamy zresztą, że nawet w Polsce ta pokrywa śnieżna się utrzymywała dużo dłużej niż przeciętnie w ostatnich latach. A z drugiej strony mieliśmy dość ciepłe lato w Europie Zachodniej, w związku z czym więcej energii potrzebowano do ochłodzenia, klimatyzacji. To wszystko zwiększyło popyt na energię i spowodowało, że dużo bardziej wzrosło zapotrzebowanie na źródła energetyczne, takie jak węgiel czy gaz. I jest to jeden czynnik, poza tym jest również inny czynnik, powiedzmy, bardziej polityczny, ponieważ no, Europa skądś ten gaz musi importować. No tutaj w pewnej mierze jest to import z Rosji, w związku z czym tutaj również są te czynniki nie stricte gospodarcze, które są też łatwiej pewnie przewidywalne. Tutaj trudno powiedzieć, jak się rozwinie sytuacja w nadchodzących miesiącach. Wpływ na sytuację na rynku nawozów w Europie mają wydarzenia spoza Europy, na przykład z Chin. Tak, no właśnie tutaj chodzi również, bardziej patrząc z perspektywy globalnej, ta niepewność, która jest na rynku, bo jednak te ceny nawozów rosną nie tylko w Europie, ale i na świecie, powoduje, że na przykład Chiny efektywnie zablokowały eksport nawozów fosforowych w najbliższych miesiącach. Z drugiej strony bardzo wzrósł popyt na nawozy ze strony Indii, które są no, jednym z największych producentów żywności na świecie. Również wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych, takie jak to, że był huragan Ida, który zniszczył część fabryk w delcie Mississippi w Luizjanie, no to również jest coś, co wpływa z kolei na sytuację w Ameryce Północnej, więc widzimy, że ta sytuacja jest bardzo powiązana, jest bardzo wiele czynników. Natomiast faktycznie w Europie ta sytuacja jest jednak mimo wszystko najcięższa. Doszło do tego, że te ceny gazu są tak wysokie, że niektóre przedsiębiorstwa zdecydowały się na wstrzymanie albo przynajmniej ograniczenie produkcji nawozów ze względu na to, że stwierdziły, że one są, że w tej chwili ta produkcja nie jest opłacalna, że te firmy nie będą w stanie sprzedać nawozów po cenie, która umożliwi im no, zarobienie na produkcji nawozów. Jak bieżąca sytuacja wpłynie na producentów? No wiadomo, że to jest wzrost kosztów dla produkcji roślinnej, przede wszystkim jeśli chodzi o zboża i rzepak, ponieważ tam ten udział kosztów nawozów jest największy w kosztach ogółem ponoszonych przez producentów. On dochodzi zazwyczaj do około 30, może nawet 40% w przypadku rzepaku. I no to powoduje, że faktycznie koszty produkcji będą wyższe, natomiast no musimy pamiętać, że tych ostatnich kilkanaście miesięcy to był czas bardzo dużych wzrostów cen skupu, czy to zbóż, czy to nawet jeszcze bardziej roślin oleistych, w szczególności rzepaku w tym polskim przypadku. W związku z czym no, ta sytuacja nie jest dla tych producentów aż tak dotkliwa, chociaż no, tym niemniej na pewno jeżeli będzie się to dłużej utrzymywać, no to jest to problematyczne. I na koniec kluczowe pytanie, na które na pewno wszyscy czekają. Czy obecne ceny nawozów utrzymają się dłużej? I to jest pytanie, na które oczywiście nie ma łatwej odpowiedzi, jak to zazwyczaj bywa. Z tego, co patrząc na kontrakty terminowe gazu w Europie, no to jest szansa na to,
tak przewidują rynki, że za około pół roku te ceny powinny się dość zdecydowanie obniżyć, tam około 50%. Jeżeli by się tak faktycznie stało, i tutaj trzeba to podkreślić, jeżeli by się tak stało, bo no, w tej chwili trudno nam powiedzieć, czy faktycznie tak będzie, no to doprowadziłoby to z pewnością do powinno doprowadzić do spadku cen nawozów, ale tutaj znowu tam wcześniej wspominałem o tym, że te ceny gazu wzrosły nawet czterokrotnie, tutaj mieliśmy spadek o 50%, czyli widać jest dalej, że, no, że raczej nie będzie powrotu do tych cen, do których byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach. Dziękuję serdecznie za rozmowę i trzymam kciuki za optymistyczny scenariusz, jeśli chodzi o ceny nawozów. Dziękuję Państwu serdecznie, że byliście z nami. Do zobaczenia.